Dwa obrazy dzisiaj widzimy w Słowie Bożym. To jest obraz, który w sposób niezwykle sugestywny, pierwszy, jest zapowiedzią tego, co uczynił Jezus wobec nas, martwych od grzechu. Widzimy Elizeusza, który kładzie się na umarłym dziecku, który rozkłada swoje ręce, który dotyka swojej twarzy, swoją twarzą jego twarzy, swoją oczu jego oczu, który rozkłada ręce i kładzie je na jego rękach. Jezus ukrzyżowany jest tym, który obejmuje nas i który nas ożywia. I to jest zawsze bardzo osobisty akt, jeden do jednego. Potrzebujemy odkrywać każdego dnia to, że Jezus jest moim Panem. Pewien ksiądz Wojtek Węgrzyniak z Krakowa, poproszony o to, żeby powiedział, biblista, znakomity w ogóle facet, świetny kaznodzieja, poproszono o to, żeby powiedział konferencję na temat Jezus jest moim Panem, odpowiedział, nie mogę powiedzieć tej konferencji, ponieważ Jezus nie jest wcale moim Panem. Konsternacja u słuchaczy. On mówi, moim Panem jest moja złośliwość, moja pożądliwość, mój smutek, mój gniew, moja zazdrość. Jaka jest prawda? To jest mój Pan. To mną rządzi, to mną kieruje. I dobrze jest w takiej prawdzie stawać przed Panem, który pragnie nas ożywiać, który pragnie sprawiać, że dokona się pewna przemiana, że to, co jest w nas bardzo żywe, czyli niepokojąco żywe, które ma wielką siłę i przejmuje nad nami kontrolę. Stary człowiek, że on będzie umierał w ranach ukrzyżowanego, a ten podupadły na duchu, ten słabiutki, ledwo kuśtykający, będzie nabierał sił. Nowy człowiek w Chrystusie. Będzie się ożywiał. To zawsze jest bardzo osobista więź z Jezusem. Każdego dnia Ty bądź moim Panem. Ty swoim krzyżem uśmiercaj we mnie nawyki starego człowieka. To, co dzisiaj czytaliśmy u Pawła w liście do Rzymian. Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. I prośba do Pana, Ty sam we mnie wskrzeszaj dziecko Boga, którym jestem. Ty sam przywracaj mi życie. A drugi obraz to jest obraz wspólnoty. Obraz wspólnoty. W tym miejscu tą wspólnotą dla Jezusa i Jego apostołów, proszę, oni tu razem przychodzili. Przychodzili tutaj, ponieważ się dobrze czuli. To miejsce było miejscem, w którym się dobrze czuli ze sobą. Wspólnota, przyjaźń, ludzi, którzy są zgromadzeni wokół jakichś pięknych wartości, które ich scalają. Ale to jest zgromadzenie, które ma taką siłę i taką specyfikę, o której też właśnie mówi Paweł, które rozpala gorliwość. Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha. To jest siła wspólnoty chrześcijańskiej, że gdy ja przygasam we wspólnocie żarliwych serc, mogę na nowo rozpalić się. Paweł mówi, nie bierzcie wzoru z tego świata. Zobaczcie, przecież my, jak to mówią neony, neokatechumenat, my cały czas słuchamy katechezy świata. Żyjemy w tej kulturze, spotykamy ludzi, którzy często nominalnie jeszcze są chrześcijanami, ale którzy już całkowicie myślą kategoriami tego świata, kategoriami nieewangelicznymi. My oddychamy tym powietrzem.
Przyglądamy się różnym spożywczym produktom, które kupujemy w sklepie, żeby zobaczyć, czy tam jakichś świństw nie ma, żeby się tym nie faszerować. Tak? Za dużo jest, odkładamy. No, ale przecież my wchłaniamy w siebie nieprawdopodobne ilości zatrutych myśli, zatrutej atmosfery, właśnie tego, co nazywa Pismo Święte światem. Dlatego potrzebujemy środowisk, które będą odtrutką. Tam, gdzie przygaśnie nasz duch, tam, gdzie przygaśnie gorliwość, żebyśmy nabierali żarliwości. Żebyśmy nabierali, jak mówi Paweł, weselty się nadzieją. Abyśmy odkrywali radość nadziei. Abyśmy uczyli się bycia razem cierpliwie na modlitwie. Abyśmy uczyli się wytrwałości. Tak. Kiedyś Marcin Gajda, bardzo bliski mi człowiek, to właśnie jeden z takich ludzi, o których mówię, że to jest mój przyjaciel i kocham go z całego serca. Czasem do siebie dzwonimy i ostatnio Marcin zadzwonił i mówi: nic od ciebie nie chcę, to ci powiedzieć, że cię kocham. Byliśmy w różnych miejscach wraz z jego małżonką. Świata, między innymi w Chicago ostatnio. I to była, no, radością było głosić, ale radością było być razem. I to właśnie jest specyfika przyjaźni chrześcijańskiej, że ona nie zasklepia. Znaczy, to jest radość bycia razem. Właśnie Marcin, żeby skończyć to zdanie, tę myśl, mówi: właściwie główny powód, dla którego założyłem wspólnotę i dla której jestem we wspólnocie, tej mniejszej niż tylko tej wspólnoty Kościoła, która często bywa anonimowa siłą rzeczy, to dlatego, że lubię być we wspólnocie. Że lubię być we wspólnocie, że mi jest dobrze. I pewna enklawa, ona jest ożywczą enklawą, to jest jak oaza na pustyni, po to, aby wyruszać w świat. Pomyślałem sobie, że napiszę książkę ze sobą wobec świata. To jest ten smak, którego bardzo potrzebujemy, bycia ze sobą. I tym pierwszym ze sobą jest rodzina. To jest przyjaźń pomiędzy małżonkami. Ukochajcie bardzo mocno. Dzisiaj tutaj się tak ładnie przejęzyczyła Iza. W uścisku bądźcie cierpliwi. Ucisku jest. Ale bądźcie tak, bądźcie w uścisku cierpliwi wobec swoich małżonków i przyjaciół, którzy na was czekają. Poczujcie, jak przepływa to ciepło bycia razem. I też właśnie to, niech to bycie razem ma jak najwięcej takich przerzuconych pomostów, kanalików. Niech to będzie bardzo bogata, żywa więź na różnym poziomie emocjonalnym, intelektualnym, wspólnych pragnień, poszukiwań. Po to, żeby właśnie móc razem stanąć wobec świata, wobec jego wyzwań. Tak też jest ze wspólnotami zakonnymi. Tak to działa. Tak też jest ze wspólnotami, które powstają w łonie Kościoła. Tymi bardziej sformalizowanymi, tymi mniej formalnymi, takimi właśnie jak pielgrzymka. To się też, tutaj nie trzeba wcale kurczowo trzymać się, że teraz koniecznie musimy założyć wspólnotę właśnie w tym gronie 54 osób. Prawdopodobnie to po pielgrzymkowe spotkanie będzie pierwszym i ostatnim. Albo przedostatnim, bo jeszcze może będzie jeszcze jedna pielgrzymka i tak dalej. Ale jest taki dar więzi, dar nawet, ja powiedziałbym, przyjaźni, który jest okresowy. Który jest na dane miejsce, na dany czas. Gdzie doświadczamy bycia razem ze sobą w obliczu Pana, gdzie nam jest dobrze, gdzie się nawzajem umacniamy, gdzie się otwieramy na Bożego Ducha, gdzie przyjmujemy łaskę bycia domownikami Pana, po to właśnie, aby z tym większą odwagą, otwartością, żywym sercem wyruszyć ku światu, jako szczęśliwi ludzie. Opowiadał Jacek o takiej kobiecie, siostrze zakonnej zdaje się, tak? Czy to jakaś wspólnota, nie, to pastor chyba, nieważne. Dajmy na to pastor protestancki mówił do tych, którzy mieli za chwilę wyruszyć i ewangelizować, aby zaprosić do kościoła. I zanim wyruszysz ewangelizować,
Stań przed lustrem i przypatrz się sobie, żeby nie było tak, że ktoś, kto cię zobaczy i usłyszy twoje zaproszenie, nie powiedział: dzięki, mam już dość swoich własnych problemów. Tak? Więc te dwa doświadczenia są fundamentalne dla wzrostu chrześcijaństwa w nas, dla wzrostu Królestwa. Osobista więź z Panem, jeden na jeden. On nade mną rozkłada swoje ramiona. On ukrzyżowany przywraca mi życie i w tym mnie nie zastąpi żadna wspólnota. A zarazem ta ożywcza więź, w której po prostu jest nam dobrze, sympatycznie. Tak, nie bójmy się tych słów. W której lubimy po prostu być ze sobą. Oczywiście, że nie zawsze jest słodko. Są momenty kryzysów, zwarć. Tutaj właśnie to jest piękne, że Marta bez żadnego lęku wstaje przy swojej siostrze i mówi: no zaraz, sorry, co tu się dzieje? Tak. Ma, znaczy widać, że one ze sobą szczerze rozmawiają, nie boją się jakichś zwarć. Tak, i włączają w to Jezusa. Bardzo dobrze, to jest też znak zdrowej wspólnoty, która nie unika nazywania problemów, które są pomiędzy nami. Jest niezwykle ważne, tak samo w rodzinie. Przecież nie sposób sobie wyobrazić dobrej rodziny, w której by zamiatano pod dywan jakieś kłopoty. To z różną ekspresją to się dokonuje, bardziej w formie łagodnego powiewu, a nieraz gwałtownego wyładowania. Można by właśnie typologię rozwiązywania kryzysów na podstawie tej sceny z Bożej Góry Choreb stworzyć, jak to się dokonuje, w jakim stylu. Tak, człowiek jest to niezwykle potrzebne dla ożywienia. Coś, co w zakonach nazywało się kapitułą win. Jest taka opowieść, jak to diabeł oprowadza świętego Dominika po klasztorze i mówi: są w refektarzu, czyli tam, gdzie bracia jedzą, mówią. Diabeł mówi: o, tutaj to sporo zyskuje dla siebie. Potem do dormitorium, tutaj też nieźle, niezły mam łup. Potem gdzieś tam w jakichś innych pomieszczeniach, tutaj bracia mają internet. Cudowne zdobycze. Tutaj w ogrodzie jest kącik, gdzie plotkują. Fantastyczne zdobycze moje. I podeszli do kapitularza, czyli miejsca, gdzie dokonywały się kapituły win, czyli że brat wstawał, powiedzmy raz w miesiącu, i mówi: chciałem braci przeprosić, że korytarz, który w tym miesiącu miałem myć, robiłem po łebkach. Za te koty fruwające, przepraszam. Chodziło o grzechy przeciwko dobru wspólnemu. I diabeł mówi: a tu, kurde, wszystko tracę. Więc to jest też niezwykle istotne w dobrej wspólnocie.